Panie Koło Konfederacji. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Sytuacja w rolnictwie jest trudna z wielu powodów. To nie tylko COVID-19 jest główną przyczyną problemów na wsi. Dzisiejszy projekt w żaden sposób nie rozwiąże tych wszystkich problemów, które w rolnictwie się nawarstwiają, a żeby wszedł w życie, formę tej pomocy musi zaakceptować też Komisja Europejska. Dodatkowo rolnik musi złożyć wniosek, nabór będzie pewnie we wrześniu, wypłaty tutaj w listopadzie, a maksymalna kwota 30 000 i do końca nie wiadomo, w jaki sposób będzie rozliczana. Niestety to doraźna pomoc, a realnych systemowych rozwiązań dla polskiego rolnictwa nadal brak. I przypomnijmy, że od kilku lat narastają problemy z ASF. Kolejne ogniska cały czas się pojawiają. Susza nie zniknęła i dalej nie mamy narodowej strategii dotyczącej gospodarki wodnej. Cały czas problemy z niekontrolowanym importem żywności i artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Kulą u nogi polskiego rolnictwa jest też polityka unijna, w tym rygory klimatyczne prezentowane przez Komisję Europejską, czyli Europejski Zielony Ład, który dosłownie zniszczy polskie rolnictwo. Wymogi narzucone w strategii Od pola do stołu i w strategii na rzecz bioróżnorodności, w której znajdują się zapisy takie jak obowiązkowe 10% wyłączenie gruntów rolniczych z produkcji, obowiązkowe przeznaczenie przynajmniej 25% gruntów rolnych na produkcję ekologiczną i znaczne ograniczenie stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin to założenia nowej polityki dla rolnictwa w Unii Europejskiej. Rolników obciążono kosztami dalszej ochrony środowiska i klimatu. Doprowadzi to do przeniesienia większej części produkcji poza Unię Europejską, do krajów trzecich i do porzucania ziemi przez naszych rolników. Wysoka Izbo, naprawdę najwięksi producenci, ci światowi żywności, trzymają zapewne kciuki za nową politykę rolną Unii Europejskiej, bo Europa stanie się po prostu świetnym rynkiem zbytu. Komisja Europejska nie wskazała, w jaki sposób zrekompensuje rolnikom straty powstałe w wyniku ograniczania powierzchni upraw czy ograniczania stosowania środków ochrony roślin, więc apeluję też do rządu o przygotowanie systemowego, kompleksowego rozwiązania. Mimo wszystko ten projekt z ciężkim sercem, ale poprzemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.